No i proszę Państwa, idealnie przelocikiem 18, ale to nie jest kanał o autobusach, to jest kanał o pociągach. Zaczynam w ogóle z jakiejś dziwnej perspektywy. Nikt z Państwa pewnie nie zna tego miejsca i ujęcia, ale to miejsce, jako to miejsce Państwo powinni znać dobrze, bo tu zawsze się odbywa podsumowanie, jeśli jest tradycyjnie powrót do Tychów. No i wszakże dzisiaj też tak ma być. Być może podzielę ten film na dwa odcinki. Tę podróż na dwa odcinki. Pamiętają Państwo wycieczkę do Cieszyna? No właśnie, jeszcze 6688. To ona, to ten film jest nagrywany dzień po niej. To był wycieczka do Cieszyna czwartek, a to jest piątek. Piątek feryjny, dokładnie 20 stycznia. No i my tu jesteśmy, o, już jedzie taksówka. No, bo taksówką. Bo oczywiście czas, jak zawsze, Nie lubię tego. Nie lubię tego, jak jest brak czasu i trzeba zaczynać taksówką. Także zapraszam na taksówkę. Super. No, jesteśmy w Tychach. Czekamy na pociąg. A tu są, jak zawsze, w sekcji towarowej. Coś jest. I dzisiaj są to Rail Cargo Austria furgony. Od Rail Cargo Austria. Także tym jedziemy do Katowic. No wie, będzie przesiadka. Tak. Super. No i dlatego będzie przesiadka. Przepraszam, się okazuje, że relacja S4 i nie trzeba było tej taksówki. Także dziwnie. Ale no, czekamy na gościa. Teraz to już, co się stało, to się nie odstanie. No, jest taksówka, super. Ale co, autobusem by to wyglądało podobnie. Jak jakby autobus, nie był większy fan, bo tak jest taksówka. Nie lubię taksówek. Przepłacasz. 20 ziko za odcinek, gdzie autobus kosztuje 6,90. To jest... Nie. Dziwne. O, już jedzie pociąg. Już słyszę, że też z tyłu się katula przed chwilą zapowiedziany do zwadania. Widzicie spawanko? Przepięknie. Dzisiaj jedziemy i zmienimy to, zobaczymy się na Podlesiu oraz 2P zrobimy dzisiaj, Podlesie, Podrowice. Super. No i jedziemy. Odjazd z Tychów do zobaczenia Katowice Podlesie. Odjeżdżamy z Katowic Podlesie.
następny planowany i też tam się zobaczymy. Katowice, Piotrowice. Do zobaczenia w Piotrowicach. Odjeżdżamy z Piotrowic, skoro u nas budynek dawny, nie wiem czy, ale chyba tu wrócą, mam wrażenie, Teatru Żelaznego. A za chwilę Ligota, ale my się już w Ligocie nie widzimy. Zapraszam do Katowic. Nasz pociąg zostawiamy w spokoju, tak samo jak mnóstwo innych pociągów, a ja idę zobaczyć, gdzie jest nasz pociąg, co się zwie Skarbek. 6.09 jest Intercity Skarbek, wersja u góry, Olsztyn jest 12.23. Trzeci, tor czwarty. Zgadza się. Tu z boku będzie peron. Trzeci, tor czwarty. Tu mnóstwo innych poziomów, a ja teraz zapraszam. Nie wiem, czy będzie jakiś cringe spotting, ale na pewno będzie Skarbek. Na niedalekim ujęciu. Do zobaczenia. Na sam początek nasze manewry. Jedziemy na starcie. Dziękuję. Odjazd pociągu do Dębicy bodajże do Dębicy kolega. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oto i nasz Skarbek. Ja się skarbiłem, że katastrofa, bo nie robiłem wymierzenia. Dlatego się grzecznie cofam do tyłu wzdłuż linii, próbując filmować przy okazji dla Państwa Intercity Skarbek. O, w tle nam odjechał tam z tyłu pociąg do Wisły, a ja będę kolegę łapał. 2, 3, 4. Uwaga, jeszcze powoli i zmiana kierunku już powoli. 5. Wezwanie do starcia. I zapraszam serdecznie na środka. Za chwilę już odjazd z Katowic. Intercity Skarbek odjeżdża. I właśnie idziemy. Następne planowane polskie totalnie nie wiem gdzie. Więc sekundę zajmie, bo muszę to sprawdzić i za chwilę już jedziemy dalej. Także Katowice, dzień dobry, witamy Intercity Skarbek, witamy na pokładzie pociągu. Tak, zapowiedzi to jest w ogóle super, ale nie czas na zapowiedzi, tylko czas na
pociąg Intercity i skarbek. Swoją drogą na tym miejscu, co się za wyświetlaczą, mogę się dowiedzieć, że ktoś potem idzie z Warszawy Gdańskiej do Wisy, ponieważ my jedziemy jego gościem do Konusza. Następny postój, no można było się domyślić, Sosnowiec Główny. Nie myślę, że tak zrobimy. Sosnowiec Główny. Do zobaczenia. Odjeżdżamy z Sosnowca Głównego. Następny postój, jak Państwo może słyszą, Będzin Miasto. Jednak my się w Będzinie nie zobaczymy. My się zobaczymy w Dąbrowie Górniczej. Tak, w Dąbrowie Górniczej. Także do zobaczenia. Do zobaczenia w Dąbrowie Górniczej. Do zobaczenia na kolejnym postoju, czyli Zawierciła, my odjeżdżamy z Dąbrowy Górniczej. Stacja Zawiercie. Stacja końcowa. Olsztyn Główny. Next Station. Zawiercie. Final Station. Olsztyn Główny. Do zobaczenia. Odjeżdżamy z Zawiercia. Z Zawiercia do właśnie na tej stacji zaczyna się centralna magistra kolejowa. My jednak nie jedziemy nią, tylko jedziemy na jedynkę. My na Koluszki. Bo właśnie w Koluszkach będziemy wysiadać. No właśnie, Myszków. Jednak my się zobaczymy jeszcze później, czyli w Częstochowie. Next Station. Myszków. Final Station. Olsztyn Główny. Właśnie. Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z oferty gastronomicznej Wars w wagonie numer 3. Dziękuję bardzo. Także Częstochowa. Odjeżdżamy z Częstochowy. Następny planowany postój Radomsk. My jednak zobaczymy się z Kowie Trybunalskim. Nie znowu, tylko po prostu, że znowu dalej niż następny. Także Piotrków Trybunalski. Zapraszam serdecznie. Piotrków Trybunalski. Odjeżdżamy z Piotrkowa Trybunalskiego. Następnie Koluszki. Także widzimy się już za chwilę na zewnątrz pociągu. Jeszcze pomiędzy Częstochową a Piotrkowem zjedliśmy śniadanie w Warsie. A teraz Olsztyn Główny. Next Station. Koluszki. Final Station. Olsztyn. Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z oferty gastronomicznej Wars w wagonie numer 3. I z tego miejsca właśnie za chwilę Koluszki. A z tego miejsca chciałbym jeszcze bardzo pozdrowić przegód człowieka, który pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego, czyli Kuracyję. Tak, z tego co wiem, że właśnie pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego. Także przepięknie, jedziemy dalej, następnie Koluszki. W Koluszkach jeszcze stare wyświetlacze typu Pragotron.
a my oczekujemy na odjazd pociągu Intercity Skarbek 4522. Bardzo duże przerwy są między linią a w tle PESA Gama. Dziękuję bardzo. O właśnie, są bardzo duże przerwy metrowe. Widocznie jest możliwy przelot z bardzo dużą prędkością. A tu są takie oto cysterny. No i skarbek zniknął z wyświetlacza. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu, czyli już przy naszym najprawdopodobniej pociągu do Drzewicy. Jedziemy w tym momencie do Drzewicy. I to jest pociąg EU12229, którym dojedziemy już do Drzewicy, gdzie czeka nasza kolejna przesiadka. Tym razem na autobus. A my jedziemy Ełką 12229 do Drzewicy. Zapraszam serdecznie. Następnie odjazd z Koluszek. Odjeżdżamy z Koluszek. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Nie wiem, gdzie ono będzie. Za chwilę sprawdzę. A więc Koluszki. Wybrane zostały Słotwiny, czyli pierwszy postój po Koluszkach. Następnie zobaczymy się w skrzynkach. I o ile się nie mylę, to są te same skrzynki co w Tadeku. W Tadeku też jest LCS skrzynki. Także do zobaczenia w skrzynkach. Oto grzybek w skrzynkach. A my odjeżdżamy ze skrzynek. Następny postój to Tomaszów Mazowiecki. No i dziwnie by było przynajmniej w tą stronę się do mnie zauważyć, a więc do zobaczenia w Tomaszowie Mazowiecki. Odjeżdżamy z Tomaszowa Mazowieckiego. Następny postój Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi, potem Brzustów, Antoniów. A my zobaczymy się w Dębie Opoczyńskiej. Do zobaczenia, Dęba Opoczyńska. Odjeżdżamy z Dęby Opoczyńskiej. No, ciekawe od czego Opoczyńska? Opoczna. No, oczywiście, że Opoczna. Także następny postój już Radzice i potem Drzewica. Do zobaczenia już w Drzewicy. Jeszcze może uda mi się nagrać po drodze przejazd pod Centralną Magistralną Kolejową. Będę już widział drugi raz dzisiaj, pierwszy raz oczywiście Zawiercie i okolice. Do zobaczenia. Co?
właśnie jest posterunek podgałęźnia, który wyprowadza linię najprawdopodobniej tak na górę, na centralną magistralę kolejową, a my przejeżdżamy pod nią. Także czekamy. Już i centralna magistrala kolejowa nad nami. A z drugiej strony schodzi druga linia kolejowa, druga łącznica od magistrali tutaj na tę linię, na której znajdujemy się aktualnie. Ta łącznica za chwilę tu się pojawi. Już ją widać. Widać nasyp, widać łącznicę. I tak oto prezentuje się przejazd pod centralną magistralą kolejową po tej linii. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne ujęcie. To są już, to jest już Drzewice. Drzewice, tak. Zostawiamy nasz pociąg, który nas dowiózł do Drzewicy. Dziękujemy za usługi tutaj ze strony Kolei Śląskich, PKP Intercity oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jest to mianowicie LCS Drzewica. Tak dla potwierdzenia. Przechodzimy przez tory na poziomie ziemi. O, i pociąg też już obrócony będzie jechał z powrotem do Koluszek. Najprawdopodobniej. A ja chcę z tego miejsca zaznaczyć, że to jest koniec. Koniec pierwszej części. Chociaż to nie jest nasz cel. Celem, jak zawsze, są tychy, mogę tak powiedzieć. Na ten dzień celem są tychy. Dzisiaj przed północą jeszcze według planu będziemy w tychach. O, idealnie. Ale ważne jest to, że celem pośrednim jest Nowe Miasto nad Pilicą. Nie wiem, czy już mówiłem. Chyba właśnie nie. A ten jest jeszcze nasz cel, ale tu się żegnamy. Bo tu się kończy taki pierwszy epizod. Właśnie już jesteśmy tak naprawdę po pociągach. Teraz jedziemy autobusem i dlatego tutaj kończę. Żegnam się z Państwem bardzo serdecznie. Filipiach. Czyli kanał Pociąg do Świata. Dziękuję.